założenia ustawy były bardzo szczytne, dostęp łatwiejszy do leku, tańszy lek. No okazało się, że dostęp jest trudniejszy, lek jest droższy per saldo. Nie dlatego, że nie obniżono jakoś specjalnie ceny leków, bo niektóre zostały obniżone, natomiast bardzo duża ilość leków po prostu nie jest na listach, w związku z czym pacjent musi kupować za 100%. Poza tym, w związku z tym, że lekarz wypisuje recepty nie wedle charakterystyki produktu, ale wedle wskazań, czyli wybiórczo, to lekarze się boją i piszą na 100%, no, czyli ta cała szczytna idea, tani lek, dostęp łatwy uległa w gruzach. Przez taki, a nie inny układ, przez obniżki cen trzeba było redukować koszty. I ta redukcja kosztów boleśnie dotknęła, generalnie rzecz biorąc, czynnik ludzki, czyli pracowników. Firmy robią różne, że tak powiem, stosują różne metody, które chcą wprowadzić. To są bardzo zróżnicowane w zależności od produktu, od obszaru, czy to są leki onkologiczne, czy kardiologiczne. No specyfika jest tutaj bardzo istotnym elementem. Każda z firm stara się ten swój patent trzymać, że tak powiem, na swój użytek, żeby konkurencja nie miała do niego dostępu. Podstawowym naszym wyzwaniem jest to, żeby dokonać zmian w ustawie farmaceutycznej po to, żeby ta ustawa zaczęła w końcu funkcjonować. I mało tego, żeby przedsiębiorca, producent czuł się pewnie. My nie możemy siedzieć ciągle jak na wulkanie i nie wiedzieć, czy za 2 miesiące, za 3 lek wypadnie z listy, czy wejdzie nowy, który nam nagle okaże się, że zrobił taką konkurencję, że ten nasz, który był kiedyś bardzo dobrze sprzedawany, nagle przestaje się sprzedawać. To jest ciągle zagadka z wieloma, łamigłówka z wieloma zagadkami, które rozwiązanie trzeba śledzić na bieżąco, modyfikować właściwie praktycznie do każdej listy, która wchodzi. Trzeba robić analizę porównania i antycypować, co może być w przyszłości, czyli znać, jakie są trendy w leczeniu, jakie są generalnie trendy wśródświatowe, bo to też się odbija na naszej koncepcji. Jesteśmy w końcu w Europie. Mamy poza tym najtańsze leki. Olbrzymim wyzwaniem na pewno dla firm jest sprawa cen, mianowicie, żeby ceny przestały być tak niskie, że powodują wyciek tych leków po prostu za granicę, gdzie przy wyeksportowaniu zarabia się krocie, a polski pacjent, powiedzmy sobie, nie to, że nie ma, ale ma utrudniony dostęp do tego leku. A potem firma traci. No, firma traci dlatego, że za jakiś czas pacjenci z Anglii powiedzą, zaraz, dlaczego wy w Polsce dajecie takie niskie ceny, a u nas są takie wysokie, tak? No, to też trzeba brać pod uwagę, że Europa jest bez granic i każdy może przyjechać, zobaczyć, popatrzeć i jakby łatwiej się jest dowiedzieć, co się dzieje u sąsiada. Pharmacommerce jest imprezą, która daje bardzo dużą dawkę wiedzy dla wszystkich. Wymiana poglądów, jednocześnie jest taka integracja środowiska. Dla organizacji, które reprezentują na zewnątrz firmy, jest to również dobry moment, żeby znając tak szeroki pogląd na wiele spraw, spróbować przedalej transportowywać to do władz, żeby pewne pomysły jakoś tam szybciej docierały. Ja powiem jako przykład, że ja już wczoraj przesłałam natychmiast do ministerstwa wiadomość o Bartosz mówi o tym portalu, który pan doktor opracował, który jest prosty, genialny, łatwy i dlaczego tym się nikt nie interesuje, to ja naprawdę nie wiem, ale wczoraj obydwaj doradcy ministra dostali ode mnie informacje, kontakty telefoniczne i mam nadzieję, że skorzystają.